uroczystej premierze najnowszego filmu w reżyserii Tomasza Mandesa. Oczywiście w danym filmu ty zagrałaś z jednej strony jako aktorka, a z drugiej strony jednocześnie zajmowałaś się dubbingiem. Powiedz, co to jest za produkcja, a przede wszystkim przedstaw się naszym widzom. Dobry wieczór Państwu, Dorota Kłębakowska. Jeżeli chodzi o produkcję, w której wzięłam udział, jest to Heaven in Hell, czyli Niebo w piekle, można się domyśleć, w reżyserii Tomasza Mandesa. Ja miałam przyjemność zagrać dwie sceny, takie epizodyczne z Simon Suziną, takie, można powiedzieć, nasączone trochę erotyzmem, czego ja się w ogóle nie wstydzę. Była to bardzo ciekawa przygoda, nowe doświadczenie dla mnie i mogę powiedzieć, że chętnie chciałabym, żeby taka rola się rozbudowała z czasem. Natomiast moje takie spostrzeżenia z planu i przeżycia są bardzo pozytywne i takie, że pierwszy raz grałam z aktorem w międzynarodowej produkcji, z tak przystojnym aktorem, i jestem bardzo mile zaskoczona, ponieważ Simon okazuje się być nie tylko przystojnym, pięknym mężczyzną, ale też bardzo charyzmatycznym i profesjonalnym i dało mi to taką motywację do sięgania po więcej. A jakbyś mogła tutaj jeszcze zdradzić, uchylić rąbek tajemnicy właśnie na coś więcej właśnie, kogo musiałaś tutaj zagrać, bo z tego co właśnie tutaj przed wywiadem mieliśmy parę sekund, parę minut, aby porozmawiać, że miałaś kogoś uwieść w filmie. Tak, moja rola razem z moją koleżanką była nie taka prosta, ponieważ musiałyśmy uwieść Simon, żeby to był dowód dla jego przyjaciela, który go uwikłał w taki romans, że on po prostu zdradza główną bohaterkę, czyli Magdalenę Boczarską, co nie było prawdą, bo oni chcieli po prostu, jego przyjaciel chciał ich rozdzielić. I no, nasza rola była taka, żeby po prostu mężczyznę uwieść. No i myślę, że w perspektywie czasu zobaczą Państwo, czy się udało. Odbiegając od samej premiery, a może jeszcze tutaj tak jeszcze nawiążę, a jak tobie w ogóle współpracowało się z samym reżyserem, z Tomaszem Mandesem? Czy jest osobą wymagającą, czy jednak samym reżyserem tam niewiele miałaś do czynienia na planie zdjęciowym? Z reżyserem miałam cały czas do czynienia. Powiedział do mnie: Dorota, ja ci nie będę mówił i nie będę ci tłumaczył, po co ty tu przyszłaś, bo scenariusz dostałaś i wiesz. I od razu mnie po prostu tak wstrząsnął. Pomyślałam sobie, no dobra, tutaj nie będzie, przepraszam, dolenia w tańcu, tak? Bardzo profesjonalny, bardzo skupiony, bardzo, bardzo wymagający, ale też na koniec powiedział: bardzo fajnie, dałaś radę, było super, jestem zadowolony. I dla mnie to był po prostu taki odzew, że aha, ekstra. Natomiast jest to fajne przeżycie, kiedy się pracuje z reżyserem takiej klasy, bo Tomek jest naprawdę człowiekiem sukcesu i oprócz tego, że jest profesjonalny, to masz takie podejście psychologiczne do człowieka. Bardzo ciepło, dużo takich ciepłych słów na temat współpracy z nim mogę powiedzieć i tyle tak naprawdę. A jak to jest u ciebie? Bo tak, z jednej strony i pracujesz i jesteś aktorką, a z drugiej strony również zajmujesz się branżą eventową, na co dzień organizujesz różnego rodzaju eventy. Z czego to właśnie u ciebie wynika? Że masz czas i na aktorstwo, na produkcje filmowe, z drugiej strony, tak jak właśnie powiedziałem, na show business. Ja jestem tak naprawdę, mój zawód pierwszy, jestem przedsiębiorcą. Jestem organizatorką imprez, eventów, gal, mam też autorski projekt Kobieta Mężczyzna po polsku, polegający na edukacji, rozwoju, promowaniu marek i, przepraszam, integracji ludzi. Natomiast robię też gale dla zewnętrznych, komercyjnych firm. A jeżeli chodzi o aktorstwo, jest to moja pasja, bo tam w mojej pracy, tej pierwszej, muszę być bardzo skupiona, bardzo. I wymaga się ode mnie wiele, ja też od siebie wymagam wiele. Natomiast aktorstwo pomaga być trochę inną osobą. Ja z reguły gram kobiety mafii, jakieś takie suki gram, ostre, mocne charaktery. I nie mam z tym problemu, bo trochę takiej Francji we mnie też jest. Muszę taka być. Natomiast kocham aktorstwo, dość dużo gram epizodycznie. Kocham moją pracę i teraz będę robiła w marcu event, który łączy te dwa światy, bo będą przedsiębiorcy, ale będzie też reżyser z drugiego projektu, nie będę mówiła, który będzie opowiadał gościom, tym biznesowym, jak powstaje film. I to jest piękne, więc połączyłam te dwie pasje, na których po prostu zarabiam. Czy mam czas?
jak ktoś kocha to, co robi, to tak mówi się, że nie pracuje wtedy, prawda? Więc no tak to wygląda z mojej strony. I ostatnie pytanie, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy? Wiem, że już w tą sobotę, już 11 lutego kolejny event, nad którym Ty osobiście czuwasz. Natomiast czy jakieś plany związane z wyjazdem na ferie, czy jednak cały czas będziesz czynno w pracy zajęta? 11 lutego w tę sobotę jest mój autorski event Kobieta Mężczyzna po polsku. 25 marca jest właśnie event Rodzina po polsku, gdzie będą przedsiębiorcy, wystawcy, prelegenci i branża filmowa. I to jest mój autorski event. Natomiast ja latam dużo po świecie, bo też robię w Wenecji, w Paryżu, więc to też tak się rozwojowo wszystko trwa. Sama to robię, po prostu kocham. No i będzie można mnie zobaczyć w takim projekcie jak Kill Me, z Banasiukiem tam gram, z Weroniką Książkiewicz, taka szalona Angela, role epizodyczne. Natomiast powiem szczerze, ja nie mam takiego parcia na szkło. Mnie w tym wszystkim chodzi o rozwój, pasję i zarabianie. I jakby ja jestem właśnie daleko od takich fleszy, od takiego blichtru, ale lubię też, bo chcę opowiadać to, o czym robię, prawda? Bo to mnie cieszy. No, wszędzie można mnie zobaczyć, bo ja bardzo dużo organizuję. Robiłam dla takich marek jak Kasztelan, dla PKO. Obstawiałam całą Polskę eventy ludźmi do pracy. No ale wiadomo, COVID przyszedł, no to wszystko padło i teraz na nowo wracam, ale jestem dumna z tego, co robię po prostu.